Dzień dobry. Prawdziwa, sensacyjna historia kobiety, która odważyła się wyjść za mąż za samotnego ojca sześciorga dzieci. Oto jak potoczyło się ich życie. Usiądźcie wygodnie, zaraz zaczynamy. Pewnego razu mężczyzna miał pełną, liczną i przyjazną rodzinę. Piękna żona i trójka uroczych dzieci. A teraz żona Antane ma zaskakującą wiadomość, jest w ciąży po raz czwarty. Co więcej, kobieta nosiła pod sercem aż troje dzieci, trojaczki. Anton i jego żona byli szalenie szczęśliwi i nie mogli się doczekać narodzin swoich dzieci. A trójka ich dzieci czekała na przyjście na świat rodzeństwa. Ale w późnym stadium ciąży żona Antane miała problemy zdrowotne podczas regularnej kontroli u lekarza. Ta wiadomość wstrząsnęła parą. Gdy jej noworodek miał zaledwie kilka tygodni, odeszła z tego świata. Anton został sam z szóstką dzieci na rękach. Po śmierci żony Anton nie wiedział, co robić, jak żyć. Musiał żyć i wychowywać szóstkę swoich dzieci. Przecież to były jego dzieci i potrzebowały go. Mężczyzna zrozumiał, że nie ma czasu na cierpienie i depresję, musi po prostu pracować. O ojcu wielodzietnym i jego historii dowiedzieli się lokalni dziennikarze, zrobili nawet reportaż telewizyjny o Anteni i jego dzieciach. Po tym jak historia Antane została pokazana na dużych ekranach, mężczyzna otrzymał listy od kobiet z całego kraju. Współczuli mu smutku i zaoferowali swoją pomoc. Wśród tych wszystkich listów Anton zainteresował się jedną kobietą. Miała na imię Ludmiła. Wysłała mu swoje zdjęcie i wyglądała bardzo pięknie. Mężczyzna zaczął również komunikować się z Ludmiłą i szybko znaleźli wspólne tematy i zainteresowania. Anton długo się wahał, ale jednak zdecydował się na osobiste spotkanie. Anton nie przyszedł sam do Ludmiły, ale razem ze swoimi dziećmi. Więc, żeby wyjaśnić sprawę. I ku zaskoczeniu Antane kobieta nie przestraszyła się, nie uciekła, szybko znalazła wspólny język z dziećmi. Anton i Ludę zaczęli więc romansować. Początkowo para po prostu spotkała się na neutralnym terenie, ale ich związek z dnia na dzień stawał się coraz poważniejszy. I wkrótce postanowili oficjalnie zostać mężem i żoną. Ludmiła miała rodzonego syna z pierwszego małżeństwa i zostanie matką dla szóstki maluchów Antane wcale nie przerażało kobiety. Była z tego powodu szczęśliwa. Po ślubie pierwszy raz był dla Ludmiły dość trudny. Nietypowe i trudne dla kobiety było radzenie sobie ze wszystkimi stresami związanymi z domem i opieką nad dziećmi. Była wyczerpana do granic możliwości. Ale nie narzekała i zawsze wiedziała, że Anton jest przy niej. Mężczyzna zawsze pomagał żonie i wszystko udawało im się robić razem. Zwłaszcza, że jeszcze nie tak dawno Anton robił to wszystko sam. Po kilku miesiącach Ludmiła przyzwyczaiła się do tego i wszystkie obowiązki i prace domowe stały się dla niej codziennością. Zaczęła robić wszystko automatycznie i każdy dzień stał się przyjemnością, a zmęczenie już przyjemne. Jakiś czas później para zdecydowała się na kolejną, bardzo zaskakującą akcję. Anton i Ludmiła postanowili adoptować jeszcze dwoje dzieci. I to pomimo tego, że wychowywali już siódemkę. Para postanowiła wziąć z sierocińca dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę. Nie trafili do domu dziecka dlatego, że byli sierotami, ale dlatego, że ich rodzice nie wypełniali należycie swoich obowiązków. Ludę i Anton postanowili dać tym dzieciom drugą szansę i możliwość dorastania w zdrowym i kochającym środowisku. Dzieci szybko znalazły wspólny język ze wszystkimi dziećmi Ludy i Antane i szybko stały się częścią ich przyjaznej grupy. Od pierwszych dni pobytu w tej rodzinie czuły opiekę i miłość. Rodzice z wieloma dziećmi, Anton i Ludmiła są szalenie szczęśliwi, że mają tak dużą rodzinę. I to pomimo tego, że teraz mają więcej pracy. Ale ważne jest to, że mimo iż są dużą, ale bardzo przyjazną rodziną. A teraz ta wielodzietna rodzina przygotowuje się do przeprowadzki do własnego wiejskiego domu, w którego zakupie pomogły im władze. To taka prawdziwa historia z życia wzięta. Życzmy tej wielkiej rodzinie zdrowia, siły, miłości i szczęścia. Niech wszystko będzie dobrze. Co o tym sądzisz? Czy Anton miał rację, że ma nową żonę? Co sądzicie o czynie Ludmiły, która nie bała się wziąć na siebie tej odpowiedzialności? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach pod tym filmem. Przyjaciele, wspierajcie mój młody kanał swoimi polubieniami i subskrypcjami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, drodzy widzowie.